Starsza pani podbija świat angielski dla seniorów. Dogadynka pierwsza. From part 1 to part 22. From part 1 to part 22. Pierwsze zdanie, którego się nauczyliśmy. Jak powiemy idź krok po kroku? Go step by step. Go step by step. Bardzo ważna zasada, od kiedy się pakujemy, kiedy lecimy na lotnisko, kiedy się denerwujemy, kiedy jesteśmy za granicą. Idźmy krok po kroku i wszystko się ułoży. Go step by step. W podróży koniecznie zachęcam, żeby pamiętać, co mamy ze sobą. Zachęcam, żeby liczba była zawsze ograniczona do najwyżej 5. Tutaj starsza pani pamięta, co ma po odejściu od odprawy lotu. Teraz jest już w terminalu i czeka na samolot. I kiedy idzie do ubikacji albo przeniesie się na inne miejsce i sprawdza, czy ma wszystko. Więc co tutaj mamy? Jak to powiedzieć, że mam? Mam to, mam to. Zaczynamy. I have my neck wallet. I have my neck wallet. I have my passport. I have my passport. I have my boarding pass. I have my boarding pass. I have my pen. I have my pen. I have my bag. I have my bag. Bardzo ważna zasada, kiedy czujemy się w podróży zagubieni, nie znamy języka. Zatrzymaj się, oddychaj i uśmiechnij się. Stop, breathe and smile. Stop, breathe and smile. Niech pan idzie do bramki 8. Go to gate 8. Go to gate 8. Pani musi, pani potrzebuje iść do terminalu 2. You need to go to terminal 2. You need to go to terminal 2. Jak powiemy mój numer lotu to i później czytamy numer lotu poniżej. My flight number is, my flight number is AA7364. AA7364. Tutaj mamy ekran w Warszawie z odlotami. Skupmy się tylko na polskich liniach lotniczych. Zaczynamy od samej góry, lot do Gdańska. Nasz numer lotu to LO3827. Our flight number is, our flight number is LO3827. LO3827. I kolejny do Rzeszowa będzie jego numer jest.
His flight number is LO3803. Niektórzy powiedzą LO3803, ale widzimy, można pomieszać literkę O i zero cyfrę z O. Wobec tego lepiej wymawiać to zero jako zero, więc czytamy LO3803. Następny do Krakowa. Państwa numer lotu to... Your flight number is LO3911. LO3911. Następny do Wrocławia. Ich numer lotu to... Their flight number is LO3849. LO3849. Następny do Poznania. Jej numer lotu to... Her flight number is LO3941. LO3941. I ostatni do Tel Awiwu. Wasz numer lotu to... Your flight number is LO151. LO151. Kiedy się podaje swój numer telefonu, to po angielsku powiemy: mój numer telefonu to... My phone number is 3136608882 albo 3137660882. Gorąco zachęcam, żeby nauczyć się 2-3 numery telefonu po angielsku. Własny z kierunkowym na Polskę, a także córki, jak lecimy do córki do Anglii, z kierunkowym na Anglię i tak dalej. Potrzebuję, muszę minutę odpocząć, dobra? I need to rest for a minute, okay? I need to rest for a minute, okay? Potrzebuję, muszę na minutę usiąść, dobra? Dobra. I need to sit down for a minute, okay? Okay. I need to sit down for a minute, okay? Okay. Mieliśmy to w setnych. Jak powiemy szczęśliwy? Happy. Happy. Po polsku szczęście to życie spełnione, tak jak mieliśmy happy. Ale to też może być coś zupełnie innego, mianowicie jak nam coś się uda. I po angielsku to zupełnie inne słowo, więc powodzenia,
szczęścia, kiedy życzymy komuś, żeby coś się komuś udało, to będzie good luck. Good luck. To jak będziemy komuś życzyli? Powodzenia, szczęścia, niech ci się uda. Good luck. Good luck. Powodzenia, szczęścia. Good luck. Good luck.